Siemanko wszystkim. Dzisiaj przetestujemy motor braciaka. Zakupił go niedawno, parę dni temu, jak nagrywam ten odcinek. Jest to Yamaha Z125, tak zwana Seta. Jest to rocznik 2007. Od 2005, jakby co wychodzi na Aluramie. Motor, to można powiedzieć, że praktycznie standardowy, zero tuningu, jak widać, matowy, standardowy wydech, znak rozpoznawczy Yamahy, jak i standardowa końcówka z DB Killerem. Ale to, że ma DB Killer, to jest właśnie taki dość dobry plusik, bo nie drze się za głośno. Ktoś tu jeszcze tylko potuningował takie pierdółeczki, jak sobie pomalował piasty. Muszę pogodzić, pomalował sobie piasty, tarczę na niebiesko pyknął. No i co, wężyki niebieskie od paliwa i czerwone przewody od chłodnicy. Dobra, gripy chyba były wymieniane, ale to też jest standard praktycznie. No i cóż, no więcej nie ma co gadać, przejadę się, zobaczę jak mu to chodzi. Nie będę nie wiadomo jak wariował. Aha, i najważniejszego nie powiedziałem. Nie jest to wieśniacko utrzymany motor, jest on na Nikasilu. Na drugim tłoku B selekcja. No i co? No i tyle, nie? Zero luzów jak na razie. Zobaczymy jak to będzie się wpisywać. Jak na razie jest ok. Zobaczymy jak to w przyszłości się będzie utrzymywać. Ja na razie, ja by co, od razu uprzedzam, crossa dużego nie ma zamiaru kupywać. Chyba że jak już kupię, to bardziej CRF 150 RB wersję. Dobra, dobra, co? Nie przedłużamy i jedziemy. Nic się z tym ma nie dziać? Złego? A to wygląda, że mnie nie kupił. Tak. Co jest? Nie co z tego? Od wygody wyjedzie, musi przykurwić. Ja wszystkim wyjadę. No, na pewno, po prostu. Ja sobie zwrócę. Przyszta pod górę, to nie ma szans. No. Będzie? Jedyneczko, delikatnie gazu dasz, to i tak dupę rzuca, bo za duże opadło. Łapie, nie umiesz jeździć. No, na pewno. Ja cię przeszkolę. A jakbyście chcieli, to możecie wbijać na braciaka kanał. Wkrótce się powinny jakieś filmiki zacząć pokazywać z tego motoru. Link będzie w opisie pod filmem. No i co, i palimy. Zobaczymy, czy to w ogóle odpali. I stanie sobie. Ojej, zacięgna. To ja pierdolę, jak delikatnie. Co? No wiem, ja źle kopłem, bo mi się ześlizgnął wód, dlatego nie potrafię. Linka wyciągnięta. Few moments later. To jedzie tu? No jadę powoli.
ciężko chodzą. Biegi ciężko chodzą i główka ramy tak kurwa trzeba walczyć. No nie, ciężko się skręca. A to miałoby w jakiś śnieg wjechać. Przejedziemy i na małego Jasia tam pod górkę na tym polu. Motor i wezmę mojego. Nie? Pojechałem sobie pojeździć nie wiadomo ile twoim, tylko przetestować go, nie? Dobra, to moje podsumowanie. To co ci mówiłem, że handbary, znaczy na główce ramię sztywno jest. To pomyliłem się, bo z dawno nie jeździłem na dużym. Teraz to dopiero przypomniałem. Chodzi o to, że ciężko cię skręca. Bo o to chodzi... No właśnie o to chodzi, że on se prostuje, nie? Sam. No i niepotrzebnie walczyłem na początku z tym. Walczyłeś z tym? Nie, za dużo bym ten mieszał, nie? A tak to wpuściłem motor potem, żeby sam jechał. Tylko oczywiście jak się ślizgnie, to jest minus. No ale nieźle, no fajnie prostuje, nie? To jest... Powiem ci, że w tym śniegu, jak jechałem po drodze tam, to jak przypierdoliłeś, to tak pewnie się czułeś, wiesz? Mogłem puścić kierownicę, przykurwić, puścić kierownicę i nie bałem się, że się wyjebię, bo sam motor mi prostował. Było nawet fajnie, ale strasznie... Kurwa, no nie jestem przyzwyczajony do... Nie jestem przyzwyczajony właśnie do tego, kurwa... Nie, tego słabego dołu. Pojeździłem dużo teraz spinbike'ami i to. No wiem, bo inaczej nie pojedzie tak do... Ale jak kręci, to nawet idzie. Jak na tą pojemność nawet, nawet to jeździ. No jak będzie śnieg, to zobaczcie. Już jest śnieg, ja jeździłem, specjalnie wjechałem. Jak będzie śnieg, to
Doszłem do tak do 1, 2, 3, 4 i przy czwórce już mu tak przydławiało, wbiłem mu piątkę i nie mógł wejść na te już obroty, nie? Tylko musisz rozpędzić się z jedynki, dwójki, żeby... No to ja się rozpędzałem. Do maksa. Końca musisz ruszyć. Do końca. To nie wiem, jak ty to robisz. Przydławiało go. No, dojdę do szóstki, tylko o to chodzi, że on już nie ma tej mocy, żeby wejść na te wysokie obroty. No i co, i tyle, nie? To ja idę po pita. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Tym razem pojeździmy sobie w grupce. Tak? No. 3, 2, 1, go!